Hej, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj będzie book haul. To co miesiąc. A zaczniemy trochę inaczej niż zwykle, bo zaczniemy od e-booków. Ostatnio, tak jak już wiecie, bo mówiłam o tym w ostatnich kilku filmach, zaczęłam współpracować z księgarnią internetową Litres. Oni sprzedają właśnie e-booki. W opisie poniżej macie mój link afiliacyjny z tymi książkami, o których dzisiaj będę mówić, i tam też jest kod, z którego możecie skorzystać, żeby dostać 10 zł na kolejne zakupy, jeżeli chcecie oczywiście. I kupiłam właśnie 3 e-booki. Dostałam tak naprawdę, bo doładowali mi konto, więc żeby tutaj być z Wami szczerą. Mam tutaj Ziemiożerczyni. Jest to książka, którą będę czytać na południowoamerykańskie Buki Świata, które właśnie będą teraz we wrześniu. Dlatego ją wzięłam. Wzięłam ją też dlatego, że była w dobrej promocji, więc polecam Wam zobaczyć. Wzięłam też Bez matek Miry Marcinów. Jest to książka z wydawnictwa Czarne. Za bardzo nic o niej nie wiem. Widziałam jakieś tam pozytywne recenzje, więc stwierdziłam po prostu, że wezmę i zobaczę. I mam jeszcze książkę, w której pewnie będziecie bardzo zdziwieni, że w ogóle na coś takiego zwróciłam uwagę. A jest to Osiedle Żniw Remigiusza Mroza. No i ogólnie moja koleżanka już czytała tą książkę i powiedziała, że to była jedna wielka katastrofa. No zobaczymy. Ja Mroza nie czytałam bardzo, bardzo dawno. Czytałam tą serię z takim policjantem, pierwszy tom, i był bardzo nierealistyczny. Zaczęłam czytać pierwszy tom Chyłki i po 60 stronach powiedziałam, że nie ma opcji, żebym czytała to dalej. No ale tutaj ponadto też są właśnie lata wczesne 2000, jest tutaj trochę takiego właśnie hip-hopu, wiecie, właśnie te takie osiedla, typowe blokowiska. Więc jestem po prostu trochę ciekawa i chcę spróbować, bo też słyszałam jakieś dobre opinie, oprócz tej opinii mojej koleżanki. No ale jak ona mi tam zaczęła wysyłać jakieś fragmenty, to się zastanawiam. Przeczytam i może sama się przekonam. Dajcie znać, czy chcielibyście usłyszeć moją opinię o tej książce. I dalej co mam, to zamówienie z czytam.pl, czyli standardowe, jak co miesiąc. I mam tutaj 7 książek, które tak strasznie chcę przeczytać. Są tak niesamowicie ciekawe wszystkie. Jakbym mogła, to bym po prostu czytała wszystkie naraz. I po pierwsze, Alicja. Jest to książka z wydawnictwa Vesper. Jest to retelling właśnie Alicji w Krainie Czarów. Ja Alicji nigdy nie czytałam, ale stwierdziłam, że taki retelling bardzo chętnie przeczytam, szczególnie, że też widziałam bardzo fajne opinie, no a dodatkowo patrzcie na tą książkę, po prostu Vesper tak niesamowicie wydaje książki, że nawet jeżeli miałabym jej nie przeczytać, to chociaż ładnie będzie wyglądać na półce. Żartuję, przeczytam. Kiedyś. Dobrze, dalej mam Żółty Dom, wspomnienia, Sary Broom, zdobywczyni National Book Award. I tutaj też słyszałam bardzo dobre opinie o tej książce. Takie naprawdę, że to jest jedna z lepszych książek tego roku, jak nie najlepsza. Jest to niezwykły portret afroamerykańskiej rodziny i wyzwań, z jakimi przyszło się jej mierzyć na przestrzeni blisko 100 lat. Więc też taka saga rodzinna. Ja bardzo lubię takie książki, szczególnie jak są dobrze napisane, a to słyszałam, że jest bardzo dobrze napisane, więc zdecydowanie będę chciała przeczytać jak najszybciej. Mam tutaj też kolejną książkę z serii amerykańskiej, z wydawnictwa Czarne, z mojej chyba tak naprawdę ulubionej serii tego wydawnictwa. Jest to książka San Francisco, Dziki Brzeg Wolności, Magdy Działoszyńskiej-Kossow. Jest to po prostu książka o mieście. Właśnie w tej serii amerykańskiej często takie książki są wydawane. Czytałam Detroit Charlie'ego Ledafa, niesamowicie dobra książka. Czytałam Nowy Jork, nie pamiętam autorki, ale akurat ta książka była dosyć średnia. Znaczy, coś tam się dowiedziałam. Jak pojechaliśmy później do Nowego Jorku, to niektóre rzeczy specjalnie poszliśmy zobaczyć, które przeczytałam w tej książce, więc no, było warto. Jestem ciekawa teraz też właśnie tej książki. Raczej szybko ją przeczytam, bo nie jest bardzo gruba, ma tam z 270 stron. W ogóle pięknie są wydane te książki, prawda? Ta seria amerykańska to jest jedna z piękniej wydawanych serii i po prostu chcę się okupować nawet po to, żeby właśnie tylko leżała i ładnie wyglądała na półkach. Kolejne, co tutaj mam, to Washington Black. Jest to książka autorki Essie Edugan. Nie mam pojęcia, jak przeczytać to nazwisko, więc nie będę z siebie tutaj robić
głupka. I jest to finalistka Nagrody Bookera, więc też jestem bardzo ciekawa. Słyszałam też opinię, że właśnie jest bardzo dobra, więc zobaczymy. Mam tutaj też książkę Salvadora Sibona, Każdy. I tę książkę kupiłam dlatego, że Agata z kanału Subiektywnie ją bardzo polecała. Powiedziała, że to jest jedna chyba z lepszych książek, które przeczytała w tym roku, czy nawet nie najlepsza. Swoją drogą bardzo serdecznie zapraszam na kanał właśnie Agaty na YouTubie, bo właśnie niedawno go założyła, więc jeżeli chcecie do niej zajrzeć, to link do kanału będzie na dole. Bardzo serdecznie zapraszam, bo ma bardzo ciekawe filmy i czyta bardzo ciekawe książki. Dlatego tej też jestem ciekawa. I jest to książka Hamburg, terminal numer 1, o umówionej porze kilkuletni Janis wychodzi z toalety i rozgląda się za tatą. Chłopiec nie ma przy sobie nic, żadnych dokumentów czy bagażu, jedynie zwitek amerykańskich dolarów. Obsługa lotniska próbuje zidentyfikować małego pasażera, ale Janis nie zamierza odpowiadać na pytanie. Kim jest chłopiec, kim jest człowiek, który go zostawił i co kryje się za tą historią? Bardzo ciekawa, tajemnicza książka, więc na pewno niedługo przeczytam i Wam opowiem o niej. Mam tutaj też książkę Natałka Babina, Bodaj Budka. I tą książkę kupiłam dlatego, bo słyszałam chyba kilka opinii, że jest podobna do Zimowli. Że właśnie też jest trochę w takim stylu. Sielskość białoruskiej wsi ze złem, które czai się w ukryciu, więc no myślę, że to może być właśnie coś ciekawego, coś w tym stylu, jakiś realizm magiczny albo coś, szczerze mówiąc nie jestem pewna, ale zachęciła mnie okładka i zachęcił mnie opis, więc stwierdziłam, że wezmę. I ostatnia książka z tego zamówienia to Pan Światła Rogera Zelaznego. I jest to powieść science fiction. Ostatnio przeczytałam właśnie Dzieci Czasu. Mam jeszcze kilka książek science fiction na swoich półkach, których nie przeczytałam, które bardzo chcę przeczytać. Na przykład Grę Endera. Grę Endera na pewno będę czytać w przyszłym miesiącu, bo bardzo, bardzo chcę ją przeczytać. A też dużo osób powiedziało, że właśnie mam ją wybrać, bo tam na Instagramie zrobiłam taką trochę ankietkę i to wygrało, więc bardzo chętnie przeczytam i może też Wam później zrecenzuję. Ale nie mogłam się powstrzymać, żeby nie kupić tej książki. Po pierwsze, w ogóle jest pięknie wydana. Niestety na białym papierze, no ale nie można mieć wszystkiego, chociaż tyle, że jest szybana. I jest to książka science fiction, w której postapokaliptycznym światem odległej planety zawładnęli mściwi hinduistyczni bogowie. Więc bardzo ciekawy temat. Tak samo jak w tych Dzieciach Czasu, mam nadzieję, że też mi się bardzo spodoba. No i też ta książka nie jest bardzo długa, bo tutaj akurat jest 300 stron, a też ta czcionka jest dosyć duża, więc mam nadzieję, że też po nią sięgnę. Ja czytałam tego autora Kroniki Amberu, pierwsze 5 tomów, bo jest tam 10 tomów. One aktualnie są wydane po prostu w dwóch tomach po tych 5 części. W dwóch częściach po 5 tomów. Wiecie, o co mi chodzi. I właśnie te pierwsze 5 tomów przeczytałam i pamiętam, że bardzo mi się podobały. Podobał mi się w ogóle styl pisania właśnie tego autora, więc tutaj mam nadzieję, że będzie tak samo. I to by było wszystko, jeżeli chodzi o zamówienie właśnie z czytam.pl. Mam też zamówienie z Empiku. Miałam jeszcze trochę pieniędzy na karcie podarunkowej i jak wiecie pewnie, albo nie wiecie, ale mnie się pieniądze nie trzymają, szczególnie jak są na karcie podarunkowej i mogę kupić książki. Miałam taki plan, żeby zostawić właśnie te pieniądze na jakieś promocje, po prostu jak będzie można coś kupić w większej promocji, ale nie wyszło. No i kupiłam 3 książki, więc pozbyłam się już w ogóle tej karty. I mam tutaj 2 książki, które właśnie, o których widziałam bardzo dużo pozytywnych opinii i tutaj na YouTubie i na Instagramie. I są to książki wydane przez Państwowy Instytut Wydawniczy. Swoją drogą to wydawnictwo wydaje książki już od bardzo, bardzo dawna. Pani Ania zrobiła film właśnie o tym wydawnictwie i o seriach wydawniczych, które są właśnie przez nie wydawane. Bardzo serdecznie Wam polecam ten film, też Wam go podlinkuję na dole. I właśnie mam tutaj Zazi w metrze. Jest to taka malutka książeczka i z tego co kojarzę, to jest właśnie opowieść o małej dziewczynce, która na jeden dzień przyjechała do Paryża. Z Azji dziewczynka o niewyparzonym języku, ale faktycznie zaprzątnięta jedynie dziecinnym marzeniem jazdy metrem, bez przerwy wplątywana jest w brudne i drastyczne sprawy. Sprawy dorosłych. Więc myślę, że też bardzo szybko po nią sięgnę. I mam tutaj jeszcze książkę Wzgórze Przyśnień i jest to książka pisarza, który jest ceniony głównie jako klasyk powieści grozy.
I Wzgórze przyśnień też właśnie jest chyba powieścią, chociaż nie da się zamknąć w żadnym gatunku, więc nie wiem dokładnie, co to będzie, ale jak usłyszałam, że to jest autor właśnie powieści grozy i słyszałam właśnie też pozytywne opinie o tej książce, no to stwierdziłam, że ją kupię i w ogóle też jest pięknie wydana, więc zobaczymy, jak mi się spodoba. No i zostało mi jeszcze trochę pieniędzy na tej karcie, więc kupiłam jeszcze jedną książkę, o której kompletnie nic nie wiem. Co lepsze, jak mnie koleżanka pytała właśnie, co zamówiłam w Empiku, to powiedziałam właśnie o tych dwóch i coś jeszcze, bo w ogóle nie pamiętałam o tym. No i stwierdziła, że to już chyba zaczyna mieć problem, jeżeli nawet nie pamiętam, co zamówiłam. No ale tak było, miałam niespodziankę, jak otwierałam paczkę. I tutaj mam Czarownicę ze Wzgórza, Stacy Halls. I jest to niezwykła saga o kobietach, magii i starciu z potężnymi siłami. I to jest polecane przez autorkę miniaturzystki. Ja miniaturzystkę czytałam. Wiadomo, jak to jest z takimi poleceniami, nie? Przeważnie to Stephen King ma takie polecenia, że poleca beznadziejne książki i prawdopodobnie nawet nigdy ich nie przeczytał. Nie wiadomo. Ale no tutaj opis mnie właśnie zainteresował, to, że jest to saga właśnie o kobietach. Taka podejrzewam już trochę bardziej lekka lektura, ale jestem bardzo zainteresowana, więc mam nadzieję, że też uda mi się niedługo przeczytać. Chociaż Muza od Jessie Barton, czyli właśnie od tej autorki miniaturzystki, leży u mnie już chyba 2 lata. Więc nie wiem, zobaczymy. I mam jeszcze ostatnią tutaj książkę, którą zamówiłam bezpośrednio ze strony wydawnictwa. Tak jak Wam zawsze mówię, teraz co miesiąc, zawsze jak robię jakieś zamówienie, to staram się też jakieś książki zamówić bezpośrednio ze stron wydawnictw, żeby wesprzeć właśnie bezpośrednio wydawnictwo bez żadnych pośredników. Ja od tego jakoś nie wiadomo jak nie zbiednieję, a jednak takie wsparcie myślę, że jest dobre. I Wam też serdecznie polecam. I mam tę książkę Anandy Devi, Smutny ambasador, są to nowele z wydawnictwa W podwórku. Ja czytałam już Ewa ze swych zgliszcz i czytałam jeszcze to jedną książkę, teraz mi wyleciał tytuł z głowy, nie pamiętam, ale właśnie tutaj są nowele. Ja właśnie Anandę Devi bardzo lubię, obydwie te książki mi się podobały. Jest to pisarka maurytyjska, która pisze właśnie o Mauritiusie, taki jaki jest naprawdę dla tych autochtonów, dla tych, którzy tam mieszkają, że nie jest to tylko taka po prostu rajska wyspa, gdzie się przyjeżdża tylko na wakacje i wszystko jest super, tylko jak tam naprawdę ludzie żyją, z jakimi problemami się borykają. Też mają bardzo ciekawe są to książki, dobrze napisane. No i też wydawnictwo W podwórku robi świetną robotę, bo nie dość, że one są bardzo ładnie wydane, to jeszcze zawsze jest posłowie, więc możemy się dowiedzieć właśnie sporo o autorce, kiedy wydawała te książki, dlaczego je pisała, jakie pisała i tak dalej, i tak dalej. Więc pozwala nam to lepiej po prostu zrozumieć tę książkę. Tutaj widzę, że ten komentarz ma mniej więcej 20 stron, więc naprawdę można się tutaj sporo o samej pisarce dowiedzieć. Dobrze, i to by było wszystko, więc no znowu sporo tych nowych książek. Dajcie mi znać, czy chcielibyście jakąś osobną recenzję właśnie którejś z tych książek, które tutaj są. Bo ostatnio cały czas robię recenzje książek, które dostaję od wydawnictw, a trochę chyba olewam właśnie większość książek, które czytam po prostu, które sama kupiłam. Więc dajcie znać, czy chcielibyście recenzję którejś z tych książek, którą najbardziej i może właśnie zrobię kilka takich dodatkowych recenzji albo jakiś zbiorczy film z recenzjami. Jeszcze zobaczymy. Dzięki za oglądanie. Dajcie znać, co Wy sobie ostatnio fajnego kupiliście. Jeżeli ten film Wam się podobał, to dajcie łapkę w górę, a ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!